Jeśli chodzi o rolę administracji w tej innowacji, to oczywiście była mowa o tym przysłowiowym, legendarnym jednym okienku. Natomiast ja myślę, że jedno okienko miejsce wcześniej czy później załatwimy. Podobno 1 lipca będzie już zero okienka. Natomiast od strony administracji publicznej na pewno program, duży program wykorzystania funduszy publicznych, w szczególności funduszy europejskich, do tego, żeby wzmocnić naukę, spowodować, żeby ta nauka była bliżej gospodarki i żeby ta nauka, generowane tam pomysły przechodziły do firm, bo to jednak tutaj tkwi, w nauce tkwi podstawowy potencjał dzisiejszy Polski, żeby wybudować, tak jak Chiny wybudowały Shenzhen, żeby w Polsce powstawały podobne centra, żeby wykorzystać pieniądze na innowacyjną gospodarkę właśnie na budowę takich centrów, klasterów poza tymi kilkoma, które już przy dużych miastach powstały. Także myślę, że potrzeba ambitnej wizji, potrzeba ambitnego alokowania funduszy europejskich z nowej perspektywy w bardzo konkretne, ale duże działania. Nie w szkolenia, ale naprawdę w duże strukturalne zmiany z jednej strony nauki polskiej, a z drugiej strony właśnie tej infrastruktury typu parki technologiczne.